Dariusz Osiej, kłaniam się Państwu w poniedziałek. Zapraszam na program Punkt Widzenia. Moim Państwa gościem jest dzisiaj była prezes spółki Port Lotniczy Radom Dorota Rajkowska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Witam Pana. W naszym studiu. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. To dla Pani taki ponownie gorący czas. Dużo się mówi o spółce Port Lotniczy Radom, dużo się mówi o budowie od podstaw lotniska cywilnego w Radomiu. To już przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze. O tym też, myślę, porozmawiamy. Od początku się dużo mówiło na temat lotniska. No i tak naprawdę... A nie możemy się dziwić chyba, co? Mogę powiedzieć, że no to też jest albo był, nie wiem, temat kampanii wyborczej pana Adama Bielana. No stąd po prostu wszystkie złości i wszystkie manipulacje, kłamstwa, nie wiem jak to nazwać, właśnie związane z tym lotniskiem, a tym bardziej z moją osobą. No powiem tak, rzeczywiście wicemarszałek Senatu Adam Bielan nie pozwalał pani zapomnieć. Tak. Poranna rozmowa Radia Rekord i Telewizji Dami. I tutaj jak gdyby taki najbardziej poważny zarzut ze strony pana wicemarszałka w kierunku pani osoby. Dorota Rajkowska doprowadziła do bankructwa Radomskie Lotnisko Cywilne. Cywilne oczywiście, zaznaczamy cywilne. Jest to nieprawda, ponieważ po pierwsze według ustawy samorządowej spółka miejska nie może być doprowadzona do bankructwa. Procedura Bajselbek, przypomnę, była jedynym wyjściem z sytuacji, którą zaproponował Bielan, żeby pan prezydent mógł przekazać spółkę w dalszą budowę do władz PPL-u i zdjąć z budżetu miasta. I powiem tak, takie naprawdę pomówienia, no bo są granice tego wszystkiego, są karalne. Rozmawiałam z prawnikiem i rozważam oddanie pana Bielana właśnie za pomówienie do sądu. Sąd niech rozstrzygnie, czy to są pomówienia, czy to jest prawda. No i mam nadzieję tylko, że pan Bielan nie będzie zasłaniał się swoim immunitetem poselskim. Senatorskim. No to takie dość poważna deklaracja z pani strony. Tak, no bo po prostu to były poważne zarzuty, znaczy, pod moim kierunkiem. Temat jest poważny, oczywiście. I po prostu nie mogę sobie pozwolić na to, żeby pan Bielan wychodził, podkreślając cały czas moje nazwisko, oczerniał mnie, mówił, że jestem złodziejką, że w ogóle... No, że doprowadziła już, do bankructwa pani Radomskie Lotnisko. Tak, i po prostu najgorsze jest to, że nie ma to w ogóle pokrycia w prawdzie i tak naprawdę może pan Bielan już by sam przestał się wypowiadać na temat lotniska, bo powtórzę to, co wcześniej, że nie wiem, czy to jest kłamstwo, manipulacja, czy brak wiedzy, trudno jest mi to określić, ale na pewno wiem, że jest to kampania wyborcza do Europarlamentu pana wicemarszałka. Nie da się ukryć, że losy Radomskiego Lotniska Cywilnego leżą bardzo mocno na sercu panu wicemarszałkowi. On tego nie ukrywa. Jest bardzo mocno zainteresowany tematem, działa wokół tego. No więc, czy to kampania wyborcza, czy po prostu rzeczywiście zaangażowanie? Trudno jest mi też odpowiedzieć na to pytanie, ale najbliższy czas pokaże, jak to wygląda i gdzie leży prawda. Prokuratura, znaczy prezes przedsiębiorstwa Państwowe Porty Lotnicze, pan Mariusz Szpikowski, złożył doniesienie do radomskiej prokuratury. Tutaj mamy, to się nazywa fachowo, już szukam, przestępstwo nadużycia zaufania przez członków zarządu spółki Port Lotniczy Radom. Chodzi o umowę najmu pomieszczeń w budynku przy ulicy Kaszubskiej. To znaczy, nie rozumiem tego. Artykuł kodeksu karnego 296, paragraf pierwszy, to tak zwane przestępstwo nadużycia zaufania, czyli... Szkoda w wysokości ponad 400 tysięcy złotych. Kto czyje zaufanie? Prokuratura bada, czy może wszcząć śledztwo w tej sprawie. Dochodzenie. Rozumiem. Powiem tak, pan Szpikowski nie musiał przejmować biurowca na ulicy Kaszubskiej, który został wynajęty w 2014 roku, w którym mieściły się kadry, w którym mieściła się cała księgowość, w którym i tak naprawdę całe serce przedsiębiorstwa, cała dokumentacja
Mało tego, tam była też siedziba spółki Radom Meteo, także to nie tylko port lotniczy Radom. Na lotnisku, na samym lotnisku nie było innych pomieszczeń, które można by zaadoptować. Poza tym taka adaptacja wiąże się z następnymi kosztami, których uważałam, że nie wolno ponosić dodatkowo, ponieważ w 2014 roku zostały w ten budynek zainwestowane takie pieniądze, że tak naprawdę i to w dodatku za odmieszkanie, że tak naprawdę nie znalazłabym lepszego lokum na to wszystko, a to naprawdę są duże ilości dokumentacji. I miesięcznie ile kosztowało wynajęcie? Wynajęcie tego kosztowało 8 tysięcy złotych. Za 577 metrów, gdzie w kosztach jeszcze partycypowało Radom Meteo, uważam, że to naprawdę niewielkie pieniądze za tą powierzchnię. Chociaż ten, cały czas mówiłam, ten budynek powinien być na lotnisku i zarząd powinien być na lotnisku i wszystko powinno się odbywać na lotnisku. Nie ma miejsca. Takie były decyzje poprzedniego prezesa, że zaadoptował, w zasadzie wyremontował budynek na ulicy Kaszubskiej, a nie wybudował zamiast kontenerowców i budynku, powinien powstać jeden budynek dla pracowników i dla wszystkich służb, które tam funkcjonowały na lotnisku. Opływaliście w luksusy w tym budynku? Nie, był to normalny budynek. Już byłem parę razy, A naprawdę PPL wcale nie musiał przejmować, tym bardziej, że znali wszystkie umowy, po kilka razy, kilkadziesiąt nawet razy były przesyłane wszystkie umowy. Były też dylematy, jeżeli chodzi o wycenę, były dylematy, które składniki majątku PPL przejmie i naprawdę tego budynku nie musieli przejmować, mogli zostawić syndykowi, a w momencie, kiedy by zostawili syndykowi, na zdrowych zasadach odbyłoby się przekazanie dokumentacji, a nie w sobotę od razu po podpisaniu umowy, plombowanie wszystkiego, wprowadzanie pracowników i w ogóle wszystko, co jest związane ze spółką, w jakiś taki strach i tak naprawdę dopiero we wtorek syndyk mógł wejść i przekazać całą dokumentację. A to mogłoby się odbyć na zdrowych zasadach, a nie tak jak to było na wariackich papierach, czy że tak celowo powiem. Pani opóźniała proces przejęcia spółki przez PPL, by otrzymać odprawę? No też odprawę? Właśnie, że o pół roku opóźniłam, ale nie... Otrzymała Pani tę odprawę, Sławetno? Nie otrzymałam żadnej odprawy. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałam pensji za sierpień, więc o jakiej odprawie, a tym bardziej też były pomówienia, że nagrodę dostałam, co jest nieprawdą i to naprawdę jest wymysłem pana Bielana. Jeżeli chodzi o opóźnianie, to tak naprawdę 30 kwietnia dopiero PPL wystąpił z propozycją, w zasadzie z nakazem, że to będzie procedura prepak. Mówimy o roku 2018. Mówimy o roku 2018, czyli tego dnia już było za późno, ponieważ przekazanie nastąpiło 17 października, czyli 30 kwietnia to już było ponad pół roku, o którym mówi pan Bielan, czyli 30 kwietnia już było to opóźnienie. Dlaczego PPL po prostu nie zakupił spółki Port Lotniczy Radom i dlaczego od razu nie wszedł z inwestycjami? Dlaczego? Nie potrafię na to odpowiedzieć. No bo teraz właśnie jest zarzut. Mogliśmy inwestycje zakończyć wiosną przyszłego roku, a zakończymy jesienią. No więc... No ale do kogo ten zarzut? Chyba do siebie, do prawników PPL-u. Co ja miałam do tego? 30 kwietnia otrzymałam oficjalną informację. Pomijam perypetie, które były związane z tym, żeby utrzymać certyfikat lotniska, ponieważ PPL nawet wpadł na pomysł, że będzie budował od zera to lotnisko i że mam oddać certyfikat. Zresztą była rozmowa nawet, że nie mogłam tego zrobić, ponieważ po pierwsze, na jakiej podstawie, że pan Szpikowski mi każe i po prostu tutaj już byłam niewygodna, bo być może chodziło o to, że ja zaorałam lotnisko, oddałam certyfikat, doprowadziłam do bankructwa i to po prostu może miała być taka retoryka, ale certyfikatu nie oddałam, a zaproponowana procedura przez PPL została zrobiona jak najszybciej to było możliwe. Ale i tak lotnisko będzie budowane od podstaw.
No mam nadzieję. Terminal będzie mam nadzieję, wyburzony. Ale też słyszę od właśnie z mediów wypowiedzi pana Bielana, który mówi, że ja nadzorowałam nad projektem i ten projekt nie został prawidłowo wykonany. 400 pytań do pierwszego przetargu, tam oferta tak, 200 milionów. Ale 400 pytań było do czego? Do przetargu ogłoszonego przez PPL, a przetarg dotyczył projektu budowlanego, projektu wykonawczego i robót budowlanych. Nie wiem, czy pan Bielan nie doczytał tego, czego dotyczyły pytania, bo pytania dotyczyły specyfikacji. Specyfikacja przedstawiona przez PPL składa się z różnych, wyjętych czasami z różnych innych projektów, rysunków, opisów. Między innymi są zawarte tam właśnie projekty, rysunki i opisy projektu, który został wykonany przez Port Lotniczy Radom, przez pana Kaniaka, bez zgody autora. Więc to też tak naprawdę nie jest tak, jak powinno się funkcjonować w państwie prawa. I w każdej chwili pan Kaniak może przyjść, obronić swój projekt i powiedzieć, że on był dobrze wykonany. Tym bardziej, że ten projekt był wykonany pod jakąś koncepcją, która była wtedy, czyli on był na 1 000 000 pasażerów, płyta postojowa była na 10 samolotów i ten projekt był tak zrobiony, że w każdej chwili, jeżeli wybudujemy tą podstawę, możemy to lotnisko rozwijać. A jeżeli PPL w tej chwili ma inne plany, chce budować zupełnie inne lotnisko, to nie można mówić, że coś było wadliwe, czy coś było niewadliwe. Więc specyfikacja, gdyby była jasno zrobiona, nie byłoby aż 400 zapytań dotyczących właśnie specyfikacji. Mało tego, tam były olbrzymie kary, olbrzymie obwarowania tej specyfikacji. W związku z tym stąd takie perypetie. Chęć bycia lotniskiem zapasowym dla Okęcia dobija się Modlin, to wiadomo, Lublin, teraz doszła Łódź. Każde lotnisko chce funkcjonować, każde lotnisko chce mieć super siatkę. Wiadomo, że na Okęciu jest dużo samolotów. I no, tak naprawdę się do ściany, prawda, jeżeli przepustowość chodzi. No i właśnie, jeżeli gdziekolwiek będą przekierowane loty, to tak naprawdę to jest czysty zysk dla danego lotniska. Bo to już nie jest walka o klienta, tylko po prostu mają ten wynik ekonomiczny, tą ilość pasażerów i to wszystko, co jest z tym związane. A w dzisiejszych czasach, jeżeli chodzi o low costy i chartery, to tam, gdzie mamy lepszą ofertę, tam, gdzie mamy tańsze bilety, tam dojedzie pasażer. Czemu się nie udało w Radomiu tak naprawdę, pani prezes? Tak też pytam, może w zasadzie to też nie do pani to pytanie, powinienem na przykład poprosić, by usiadł obok pani Tomasz Siwak, tak, i też jemu to pytanie zadać jako pierwszemu prezesowi, czemu się nie udało? Doskonale pamiętamy, jakie były perypetie od początku i to, co od początku mówiłam, że najpierw budujemy wszystko dla samolotów, potem budujemy wszystko dla ludzi. Tutaj zrobiono to odwrotnie. Najpierw został zbudowany terminal, parking. Zbudowany, no to też tak wiadomo, kupiony terminal z Łodzi, postawiony. No, też tutaj tak naprawdę olbrzymie pieniądze, które zostały niepotrzebnie wydane, bo łatwiej jest zbudować coś od nowa niż przenosić, sprzątać, potem składać puzzle. Droga startowa, wszyscy wiemy, że nadawała się do remontu i po prostu w momencie, gdyby zaczęły funkcjonować duże samoloty, jest możliwość, że byłoby to co z Modlinem, czyli za chwilę remont, bo by się sypała. Doskonale linie lotnicze wiedzą, jakie lotniska są, jaką mają infrastrukturę i co jest z tym związane. Przedłużenie drogi startowej, żeby te samoloty, chociażby z pełnym załadunkiem, czyli z pełną ilością pasażerów, z pełnymi zbiornikami, miało pełny zasięg. Czyli te wymarzone loty do Londynu, żeby po prostu bez ograniczanej ilości osób, ilości biletów można było wykonywać. Tak? Międzylądowanie do Londynu to tak trochę no, niepoważnie nawet brzmi. Sprinter oferował tak naprawdę swoje połączenia i to lotnisko się rozwijało. Byli chętni i to był taki test dla tego lotniska,
czy faktycznie nie ma pasażerów do wszystkich. Czy RADO ma potencjał? Czy RADO ma potencjał? I jak najbardziej, bo nie wierzę, nie wiem zresztą, trudno jest mi powiedzieć, jakby taki sprinter operował z Modlina przed Ryanairem, czy by ta ilość pasażerów, która była i te pełne samoloty, które były, by rzeczywiście latały. Jest Pani spokojna o to całe zamieszanie wokół Pani osoby w tym momencie? To znaczy nic nie mam sobie do zarzucenia, nic złego nie zrobiłam. Pomówienia Bielana są tak naprawdę bezpodstawne i wszystko, co się wokół tego kręci, jest według mnie niepotrzebne i to jest element kampanii wyborczej właśnie pana Bielana, który no, musi zaistnieć, a wiadomo, że jeżeli jest coś kontrowersyjnego, tak jak lotnisko, no to każdy o tym czyta i gdzieś tam się na ten temat mówi. To był punkt widzenia w programie Punkt Widzenia Doroty Rajkowskiej. Byłej czy jeszcze obecnej? Według przepisów prawa nadal jestem prezesem Portu Lotniczego Radom. Według przepisów prawa? W upadłości. Jeszcze prezes spółki Port Lotniczy Radom w upadłości. Bardzo dziękuję, za wizytę bardzo w studio, za rozmowę. Mam nadzieję, że nasi widzowie, słuchając porannej rozmowy i tej popołudniowej, mają taki szerszy już obraz. Mam taką nadzieję, ale mówię, no po prostu niepotrzebne są te wszystkie przepychanki, no bo to jest nikomu niepotrzebne. Bardzo dziękuję za rozmowę, za wizytę. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasze kolejne spotkanie w programie Punkt Widzenia we wtorek o stałej porze. Do zobaczenia. Dziękuję.